będą bary, restauracje bezalkoholowe i będziecie sobie spożyć, jak przyjedzie. To czyli z tego wniosek, że dzięki Panu dużo się w naszym mieście zmienia. I to na dobre. Ocencie sami. Ja Ciebie, mój Tato Świętej Pamięci powiedział tak. Synie, nie chwal siebie, bo jak kto siebie chwali, to niech piorąc spali. Ja siebie nie chwalę. Chcę, żeby wy ocenialiście, czy ja dobrze robię, czy źle. Może coś źle, może nie tak zrobiłem. Przyjmę wasze postulaty, przyjmę wasze skargi, przyjmę wasze zażalenie. Tak pan, dalej. Panie Krzysztofie, jest pan człowiekiem niezwykłej kultury osobistej, naprawdę. Przecież pan zawsze mówi dziękuję, proszę, przepraszam, proszę bardzo, miłego dnia. Ja jestem pod wrażeniem osobowości, naprawdę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I powiem, że panie Andrzeju, to nie tak łatwo. To trzeba zacząć jeszcze jak byłem w szkole podstawówce, tam gdzie mieszkałem w Wielkowie, to już zapisałem się do Solidarności Podziemnej 80 i roznosiłem co? Ulotki. Trzeba było tak ulotki roznosić, jak kiedyś była milicja, że uczniów czy szkoły podstawowe, a już wyższe to już tym bardziej, ale szkoły podstawowe takie małe dzieci. Jeszcze nie tak kontrolowali, powiem dla pana Andrzeja. No i takich nasz, takich, jak powiem, szpunów, małych takich dzieci od drugiej, od trzeciej klasy z wyż do piątej klasy brali na roznoszenie ulotek. Bo takie... Pan już od najmłodszych klas zaczął działać. Ja wolałbym... Politycznie. Politycznie. Tak? Tak. A był pan w PSL-u? Nie, w PSL-u. Nie byłem w PSL-u. Tylko od razu do Solidarności. No ale w Solidarności był Michnik. Towarzysz Michnik był w Solidarności. Ale kto? Towarzysz Michnik. Ja jeszcze wtedy byłem dzieckiem małym. To ja, wiesz, dla mnie tylko dawali ludzie, którzy, wiem takich osób, które dawali... Ulotki. Wkładali do tornistra w rodzaju książek, tak, ale takie ulotki, żeby można wyrwać i przekazać dalej dla osoby. Ulotki oczywiście były rozdawane bezpłatnie. No, tam cukierka, tam coś takiego dla nas dawali. Tam jakaś ciastka. Jajko z niespodzianką. Tak. Jajko z niespodzianką. Jak na Wielkanoc, to jajko, albo na Boże Narodzenie, to coś jeszcze dadzą tam, wiesz. O, na Boże Narodzenie Świętej Mikołaja dadzą. O, zanieś do domu, to na choince powiecisz. Ale w tym czekoladzie. No w czekoladzie oczywiście, w polewie. No, i wiesz, często milicja rewidowała nas. Ale nie wiedzieli, że to ulotki, tylko że to książki, że wierszyki. Tak się było milicję oszukiwać, okłamywać. Czyli to były ciężkie czasy. Na zdrowie. Dziękuję. Pomyślności 100 lat. Dziękuję. To nie było, panie Andrzeju, tak na wstrzyknięcie palca, bo nawet małe dzieci ginęły, zabierali do aresztu. Rewidowali, zajmowali i spodenki, bo na małe dziecko to mówi się spodenki, nie spodnie, ale spodenki masz. Buty rewidowali nawet, czy but gdzieś tam pomiędzy uścilką, a czymś tam nie ma jakiejś ulotki czy coś takiego. Rozrywali buty nawet później. Musiał dziecko mieć niedopasowe buty, jak rozerwie mini ten but. Już ten but się nie nadaje. No tak. A on mnie tak, ja tak szpic miałem, że i w butach były ulotki schowane, i byli, i nawet w kurtkach były chowane ulotki, że nie wiedzieli, że nawet tam siedzą ulotki. Bibuła inaczej, bibuła. Co? Bibuła. Na ulotki mówiono, bibuła. Co, jak, o,
żeby wiesz. Mm. Wiesz. Bo jeszcze, no, teraz policja, ale też są takie ludzie niekonkretni, przefarbowani na biało i tak dalej. Następne pytanie, panie Andrzej.